sobie człowiek. Epoka Wikingów. Gdy cesarstwo Karolingów upadło, Europę zaatakowano ze wszystkich stron. Saraceni najechali Kretę, Sycylię, Toskanię, Rzym i Prowansję, gdzie zdobyli przyczółek koło Saint-Tropez. Z azjatyckich stepów Madziarowie ruszyli przez Dunaj w kierunku Lombardii, Wenecji, Bawarii, Burgundii, Prowansji i Rzymu. Z północy natarli na Europę Wikingowie, zjawiając się tu koło 800 roku. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Jest rok 790. Złożymy teraz wizytę tym groźnym wojownikom i władcom mórz. Wiodą dość spokojny żywot. Nasz przyjaciel siłacz jest poddanym Pierre. Pierre to wolny człowiek, który ma własną ziemię. Przybiegł z synem pomóc swemu słudze. O! I co dalej? Spróbuj tym. Niezła myśl. A oto Jarl, czyli wódz. Dobra, idę. W towarzystwie zaufanego sługi. Co oni knują? O, co jest grane? Kobiety wolały się nie śmiać. Zaraz się zagoi. Sługo, chodź tu. Co? Chwila, to jest mój sługa. Pierret nosi chustkę na znak, że jest mężatką. Te sznurki z kolczykami i nożycami są symbolem opiekunki ogniska domowego. Ładnie pachnie. Możemy wejść? Proszę. Ale nie zara. Przestań, już wystarczy. Ach, uważaj. Znalazłem sposób. A ja? To nie fair. Powoli, Pierret, u was jeszcze nie ma monogami. Spójrz na datę. Sałatka z glonu. Tylko to zostało. Jutro złowię takiego wieloryba. Hej, może napijemy się piwa? Proszę bardzo. Nie, nic z tego, mały. Ty musisz najpierw dorosnąć. O.
Nastał dzień. Te bobasy spędziły noc poza obronną palisadą osady, by nie zakłócać Earlowi spokoju. Ciężka. Gotowi? Hajcie! Jarl zarządził, by wszyscy mężczyźni ruszyli na połów. Czekamy! Jego żony i dzieci, także z nieprawego łoża, żegnają swego pana i władcę. Pieret właśnie zagniata ciasto na chleb z kory brzozowej. Ej, a może my też wyruszymy na łowy? Nie pasuje. Chodź! Ej, zaczekaj! Kradzież nie popłaca, chłopcze. Hola, urwisy, bierzcie, to dla was. Ej, siłaczu, mógłbyś stać w jednym miejscu? Łódź zaczyna już nabierać wody, potopisz nas. Dosyć, nie wierz się. Jazda, wybierać wodę, bo pójdziemy na dno. Ej, siłaczu, rusz się po naczynie. Już idę. Udobnie się, uważaj. O, wieloryby. Co? Wieloryby. Całe stado, rety, kotlety. Zobacz, szefie. Teraz to mówisz? Oddzielić jednego od stada! Ej, jeden wieloryb wali prosto na nas! Płyną nasze łodzie i chyba się ścigają. Gdzie jesteś? Odezwij się! Co się stało? Jesteś tam? Odezwij się, bo... Hej! Jestem synem Jarla i macie mi dać te kosze. Nie! Mamy go! Nareszcie! Udało się! Jest nasz! Hop, 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 hop. Umiesz tak, szefie? Nie naśladuj go! Żyjesz, szefie? Gdy łodzie ruszyły w drogę powrotną, na brzegu zostały tylko resztki wieloryba. Połów był bardzo udany, a wikingowie tęsknili za domem. Doigracie się! Jeszcze wam pokażę! Hurra! 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 Wkrótce zaczęło się święto przesilenia letniego. Mistrz jako kapłan sprawował obrzędy przed posągami bogów. Przyjmijcie te ofiary! Odyna, jego syna Thora i żony Freji. Pokłońcie się,
składam ofiarę z krwi, by uśmierzyć wasz gniew. O! To miód czy piwo? Skosztuję. Ciekawe, jaki ma smak. Co to? Mocne to piwko. Jeszcze kapkę. Jeszcze łyczek. Będzie pił. Tak. Ach, te baby pędzą za mocną gorzałkę. W życiu się tak nie ulelałem. Przy głównej ławie siadali mężczyźni, a kobiety z dziećmi po bokach. Mężczyźni wkładali odświętne szaty. Zrobimy mu kawał, co? Wypijmy za święto letniego przesilenia. I za bogów, co mi sprzyjają. Gdzie zniknął szef? Złaszczy mnie! Te smyki to zrobiły, to nie ja. No dobra, smarkacze, wykpiliście mego syna, a teraz mnie, waszego jarla. Pokażę wam, kto tutaj rządzi. Zaraz zostaniecie ukarani. Już chodźcie tu. Chwileczkę. Uciekaj, mój drogi. Takie spory załatwia się u nas w pojedynku. Przeciwnicy spotykali się przy Yggdrasil, czyli drzewie wszechświata, i tam walczyli. Odejść na 15 kroków. Dobrze. A teraz łapcie to. Co jest? Już, na mój znak. Uwaga. Raz, dwa. Jeszcze nie. Brawo! Świetnie! Stop, stop! Teraz zmieniamy rodzaj broni. Proszę, weź łuk. Strzelaj! Teraz ty! Dobra! Wal! Strzelasz czy nie? No na co jeszcze czekasz? O nie, ty chyba masz zezad. Wygrałem! Się was. Masz. Nie zasłużył, by być wodzem wikingów. Wygnać go! Tak! My nie chcemy mieć tchórzliwego jarla! Wyrok zapadł, jasne? Jesteś banitą i wydańcem. Ty i twoi ludzie nigdy tu nie wracajcie. Krzyżyk na drogę. Ale wikingowie łowili nie tylko wieloryby. Podejrzyjmy mistrza i jego przyjaciół. Czy widzicie, jak ten łosoś wysoko skacze? Ja mam lepszy pomysł. Weź to. Dobrze. Ładna sztuka. Zaraz. A gdyby omijać przeszkody? O tak. Albo i tak? Czy nawet? Właśnie, czemu nie? Że też nie wpadłem na to wcześniej. Eureka! Odkrycie wielkie! Orety, odkrycie! Naśladujmy łososie. Będziemy przeskakiwać przeszkody. Nasz drogi mistrz ma zawsze dobre pomysły. Tu są same skały. Przenieśmy łódź. Pod kadłub podłóżcie kłody. I pchajcie. Tak, bardzo dobrze. Świetnie. I dalej, byle naprzód. No śmiało, pchajcie. Jeszcze trochę.
to jest? Odbiło im? Szefie, szefie, prędko! Co? Zobacz, co robią! Dobra, chodźcie! Niesamowite! Są na dole! O! Niezła myśl. Jeżeli użyjemy ich sposobu, to będziemy mogli zaatakować wioski w górach, to nie? Sprytne! Wodzu, wodzu! Naszą wieś napadli rabusie! Co robić? No właśnie! Trzeba dać im nauczkę. Zrewanżujemy im się, szefie. Ciekawe jak. Najlepiej nocą. Obok ciała wodza kładziono jego miecz, tarcze i kosztowności, a także jedzenie. Starszy syn podpalał stos pogrzebowy. Nikt się nie smucił, bo bóg wojny Odyn czekał na dzielnego wojownika w pałacu poległych. Krwawej zemście nie było końca. Palono i plądrowano, co się da. Ziemia stała się polem bitwy. Od dziś walki plemienne zostają zakazane. Zbudujemy wielkie łodzie, by popłynąć na inne lądy po kobiety, niewolników i łupy. Słusznie! Brawo! Proszę, proszę! Całkiem spore. Może by tak? Czemu nie? Hej, hej, staruszku, spójrz na datę. To nie czasy Kolumba. Zwolnij trochę. Racja. Po 8 desek zbitych razem i zachodzących na siebie. Dobrze. Gotowe, czas wybrać wodza. Który z tych trzech ma prowadzić pierwszą wyprawę? Głosujcie. To nowy wódz! Przysięgnijcie mu wierność. Śmiało! Niech żyje wódz! Niech żyje wódz! To już zrobione. Wszystko szczelne? Przydałoby mi się końskie włosie. Proszę. Dziękuję.
Chyba wszystko się zgadza. 23,5 metra na 5,25, wysokość 2 metry, zanurzenie 86, otwory na wiosła co metr, świetnie. Długość wioseł 4,5, nawet solidne te tarcze. Dobra, a teraz wodujemy. Prędko ładować konie. Nie, nie da rady. Trzeba zmienić sposób. Gdyby spróbować tak, nie, koń się spłoszy. A może tak? Nie, zbyt ryzykowne. Może sam wskoczy? Tak, a jeśli spadnie obok? Oto odpowiedź. No dobrze, moi kochani, dajcie tu konie. Przechylimy łódź i pójdzie nam jak z płatka. Skąd mi się biorą te pomysły? Jedna łódź zabierała 2000 kilogramów prowiantu, 40 skrzyni z bronią i 40 ludzi. Na każdej skrzyni siedział wioślarz. Pamiętaj, tylko nie zapruszcie ognia, a to mój wynalazek. Zwie się kompas. Pomoże utrzymać kurs. Dzięki, przyda się. Popłyń z nami, jesteś już duży. Do myślenia! Do zobaczenia! Tylko wiosłujcie żwawiej, bo zostaniecie w tyle! Nie jedliście obiadu? W gęstej mgle kompas na wiele się nie przydał, więc Jarl postanowił wypuścić kruki. Jeśli nie wrócą, to znaczy, że ląd jest blisko. O! Widzę brzeg! Rok 793. Królestwo Nurtumbi w północnej Anglii pierwsze pada łupem wikingów. Nie wszyscy wrócili z wyprawy. A teraz ty, mój synu, płyń zdobywać nowe lądy. Dobra! Żegnaj, synu. Powodzenia. Wracajcie! Do widzenia! Powodzenia! W 830 docierają do Irlandii. Wódz norweski Torxil postanawia tam osiąść. Za 9 lat zostaje królem Ulsteru. Potem wikingowie opanowują Europę Północną i zaczynają najazdy na państwo Franków. W 843 w dniu świętego Jana palą Nantes. W 844 bez przeszkód docierają Garonną do Toulouse. W następnym roku płyną Sekwaną, by oblegać Paryż. Później jest Tamiza, znowu Sekwana i Loara, aż w końcu puszczają Paryż z dymem. W 859 opuszczają Sekwanę. Żeglują wzdłuż brzegów Hiszpanii i przez Gibraltar docierają do Maroka. Plądrują Murcję, Baleary, Roussillon i Camargue. Następnym celem są miasta w Italii. Ale tutaj wreszcie trafiła kosa na kamień. Chyba nic nie wskuramy. Mam myśl, szefie. Ty się ukryjesz, a my cię tam przemycimy. Nasz umiłowany wódz zginął w czasie bitwy. Pragnął mieć katolicki pogrzeb, a swoje skarby oddać na kościół. Zgadzam się. Brać go! Jazda! Mysz na dzień! Rzym jednak spalą znacznie później. W 862 wracają triumfalnie do Noirmoutier, aby pochwalić się łupami. W tym samym roku Waregowie ze Szwecji wyruszają na podbój Rusi rzekami Dnieprem i Wołgą. W
Kijowie Ruryk zakłada dynastię Rurykowiczów. Waregowie płyną do Konstantynopola. Duńczycy podbijają wschodnią Anglię. W 874 król Harald I jednoczy Norwegów, którzy wkrótce założą Reykjavik. 880. Kolejne najazdy na Europę. Łodzie wikingów szerzą straszny popłoch wzdłuż Sekwany, Sommy, Mozy i Reny. 885. Oblężenie Paryża. Hrabia Odo stawia zdecydowany opór. Król Karol Gruby, który nawet nie kiwnął palcem, zrzeka się władzy. W 911 wódz Normanów Rolon otrzymuje od Karola Prostego Normandię jako lenno. Rolon składa hołd królowi. Później Eryk Czerwony dociera do Grenlandii. Inni odkrywcy dopływają nawet do wybrzeży Ameryki. Kanut Wielki podbija Danię, Norwegię i Anglię. Robert Giscard zostaje księciem Apulii i Kalabrii. Z bratem Rogerem odbija Arabom Sycylię. Normanowie suną na Konstantynopol przez Bałkany. Wilhelm Zdobywca zjawia się w Anglii, lecz król Harold II wychodzi mu naprzeciw. Dochodzi do bitwy pod Hastings. Wilhelm zasiada na tronie Anglii. Wikingowie nie byli tylko zwykłymi łupieżcami. Przyczynili się do poszerzenia granic ówczesnego świata. Ich podboje to coś więcej niż seria krwawych bitew. W przyszłości potomkowie pogańskich wikingów ruszą razem z krzyżowcami na pierwszą krucjatę. Wersja polska, masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus, spółka z OO. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Dorota Filipek-Załęska, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniok-Felix i inni.